Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj z Wami chcę się podzielić przepisem na chlebek bez rośnięcia. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy kilogram mąki, olej, litr wody ciepłej, słonecznik, owsiane płatki i siemię lniane, drożdże, cukier i sól. Dokładnie składniki będą w opisie. Na początek do ciepłej wody dajemy drożdże. Musimy dobrze wymieszać. Do tego dodajemy 4 łyżki oleju. I mieszamy. Do mąki dodajemy wszystkie suche składniki. Sól, cukier, płatki, słonecznik i siemię lniane. I to wszystko trzeba dobrze wymieszać. I teraz dolewamy po troszeczkę naszego rozczynu i mieszamy mąkę. Delikatnie wszystko mieszać. Jest już dobrze wymieszane. Teraz posypujemy troszeczkę mąką i wstawiamy do piekarnika zimnego. Włączamy na 190 stopni i pieczemy godzinę czasu. I proszę zobaczyć, jak wygląda nasz chlebek po godzinie z piekarnika. Wyjmujemy z foremki, niech ostygnie. Chlebek już nasz ostygł i kroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Pięknie wygląda, jest chrupiący i zobaczcie z bliska, jak wygląda nasz chlebek. Spróbujemy. Naprawdę bardzo pyszny wyszedł. Powiem Wam, robiłam pierwszy raz i polecam. I tak wygląda nasz chleb w środku, proszę zobaczyć. Próbuj z przepisem Gotuj z Maszką.